Michał, śmiało, stanę jest. Dzięki Piotrek. Przecież, żebym go wiedział, w którą chyba. W dobrą. Dobra. To ja już zacznę może od tego slajdu. E, przede wszystkim wielkie dzięki e, za zaproszenie, bo e, faktycznie trochę jest w tym prawdy, że e, z racji tego, że my jako full Remote e, działamy. Od początku to ja właśnie tak korzystając z tego, w zupełnie innych okolicznościach spędzałem zimę, ale jak Piotrek się do mnie odezwał, to z dużą przyjemnością powiedziałem, że starczy trochę już tego tropikalnego pracowania w innej strefie czasowej i wróciłem tutaj. Także fajnie w ogóle, że aula wróciła. Ja o Auli słyszałem sporo, i akurat to jeszcze nie były moje lata startupowe, ale. Teraz na szczęście wspólnie możemy znowu tworzyć właśnie to fajne miejsce wymiany różnych doświadczeń, interakcji, także, także super się cieszę. Także trochę, trochę opowiem wam o, o dzisiaj o naszej historii, o mojej historii jako fundera, który bootstrapuje, więc zacznę od tego, że Pierwszy swój biznes założyłem w wieku 18 lat i tak naprawdę nigdy nie pracowałem na etacie, więc to bycie przedsiębiorcą mam od zawsze. Stworzyłem mniej więcej 10 projektów jako Funder albo Comfunder. Właściwie żaden z nich nie był jakiś taki bardzo mocno stricte startupowy czy technologiczny. To były firmy z różnych, z różnych branż. Głównie były to agencje czy firmy związane z marketingiem i ogólnie. Też szeroko rozumianym działaniem wokół eventowym, czy też też technologiami związanymi z wideo. No i większość z moich projektów poniosła porażkę. Faktycznie to. Mogę powiedzieć, że to embrace absolutny, dlatego że każdy z tych projektów wiele mnie nauczył, ale też z drugiej strony właśnie pokazał mi, że jeżeli coś się kończy i upada, to nie jest właśnie tak straszne. Zawsze wtedy można utrzepać się z kurzu, wstać i powiedzieć, dobra, no to czego się nauczyłem i co mogę robić dalej. No i faktycznie kilka z tych projektów się udało i odniosło finansowy sukces, także to też pozwoliło mi właśnie być w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, jak przed chwilą było właśnie pytanie do Dawida, ten bootstrap, który robię, no, udaje się z tego powodu, że w dużej mierze inwestycja, zanim produkt zaczął zarabiać, pojawiła się z moich oszczędności. Także no, parę lat temu. Pochłonęła mnie właśnie branża startupowa. Byłem właśnie też fanem świata startupów bez własnego startupu, jak Piotr opowiadał. Jako, jako właśnie przedsiębiorca tworzyłem kilka takich projektów, które myślałem, że się udadzą. Totalnie starałem się trafić właśnie w produkt sasowy. No i tak różne rzeczy właśnie wpłynęły na to, że Viventi stało się tym pierwszym produktem. Tutaj jeszcze, jakby ktoś mnie googlował w internecie, kiedyś miałem taką grzywkę emo i E, zagrałem kiedyś w Miałek miłości w kryminalnych. Także e, jak algorytmy Filmu pokazują, że, e, że często pracuję z Małgorzatą Korzuchowską, także no fajnie. Natomiast, natomiast musiałem to pokazać, bo jak to biegło wiralem na slaku wszystkich i wszyscy leżeli na ziemi z mojej fryzury, no to. Max, dzięki za publikację tego na Slacku, musiałem też ja się pochwalić. Także, zasadzie różne rzeczy w życiu robiłem, ale teraz słów kilka o naszym projekcie aktualnie w Stosunkowo taki... Nazywimy to, no my uważamy, że właśnie w swojej branży to jest dość prosty produkt. To jest coś więcej niż platformy wideokomunikatory jak Zoom, ale też mniej niż takie bardzo rozbudowane platformy teraz do, do wydarzeń, czyli organizuj promocję i transmituj swoje wydarzenia w sieci. Produkt dostępny w SASie od ręki, dość prosty w obsłudze, bez jakichś bardzo skomplikowanych paneli tworzenia. Bardzo mocno stawiamy na interakcję między uczestnikami aktywne uczestnictwo na żywo. Ja tutaj muszę powiedzieć, że Piotrek nie odpuszczam, następna aula mam nadzieję na Viventi, bo o tym jeszcze nie gadaliśmy, ale, ale faktycznie na YouTubie no, mało tych interakcji, chcemy żeby ludzie mogli się włączać, zadawać pytania, e, którzy są też w online. No i, i, i takie dwie, dwie, dwie ścieżki produktu, czyli pierwsza to właśnie zamknięte, bezpieczne wydarzenia dla zamkniętej grupy, które możemy robić, i druga, czyli to, czego jeszcze nie uruchomiliśmy, ale za chwilę będziemy startować, czyli taki marketplace dla twórców wydarzeń i różnych streamów, na których można się też monetyzować i, i sprzedawać bilety. Także tak, no pierwsze kroki projektu. Pomysł powstał na bazie potrzeb mojej agencji, akurat w takim słynnym miesiącu, który myślę, że bardzo dużo zmienił, czyli start lockdownu w 2020. Akurat wtedy prowadziłem dużo agencję eventową polską, która miała pewien problem, tak jak myślę, że cała branża, to znaczy przez wiele, wiele miesięcy żadne eventy się nie odbywały. Naszym celem było zrobić właśnie narzędzie, które, które po pierwsze no, pozwoli dalej organizować wydarzenia w online, czyli stworzone to prem mvp które powstało, ja akurat miałem na pokładzie wtedy u siebie w agencji full stack developera, który w ogóle zaczął ten projekt. No i, i, i w ten sposób udało nam się też ze wsparciem UX-owca zrobić takie prem mvp które, które spotkało się właśnie z, z, z fajnym, fajnym feedbackiem. No i, no i później co, no start prac, kiedy ustaliliśmy, że faktycznie robimy z tego produkt niezależny, my też mieliśmy wcześniej taką swoją aplikację też wewnętrzną w agencji, która była taką aplikacją konferencyjno eventową gdzie ludzie mogli też się networkować, pisać na czacie różne tam właśnie takie możliwości właśnie komunikacyjne. No i na bazie też, też trochę tego kodu zaczęliśmy właśnie działać, więc to, co, to, co miało się wydarzyć, i yy, wydarzyło się właśnie we wrześniu 2020, to był zupełnie już nowy produkt, nie bazujący zupełnie na kodzie czy na projekcie tego pre -MVP. No i słuchajcie, no to, co się wydarzyło, to oczywiście... Wielki start rakiety i, i e, Proda Clunch w Polsce 1 stycznia 2021. E, start na rynku globalnym, chwilę później w marcu. E, no i co? I rakieta szybowała dalej, wtedy pojawiliśmy się na scenie, na tych crunchu. E, tutaj ja jestem w środku, jak widzicie w okularach, e, zdobyliśmy główną nagrodę. Później impreza na jachcie, oczywiście całego teamu, bo musieliśmy to świętować. Klienci ustawiali się w kolejce, naprawdę nie nadążaliśmy ich totalnie obsługiwać. No i co? No i potem, oczywiście, jak to już Michał dzisiaj wspominał, Nasdaq, IPO. Także, także no, jesteśmy dumni, że w tak krótkim czasie nam się udało. Ale niestety, tak naprawdę to było wszystko, co sobie wtedy we wrześniu 2020 z tego założyliśmy, że tak będzie, nie? Jeszcze w dodatku bootstrapując. Bo też trochę z Piotkiem się znamy, bo sobie lubimy tam pogadać o tym, po co te pieniądze z VC są potrzebne, jak można mieć jaja i jechać do przodu. Ale, 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 ale to też nie znaczy, że, że jakoś jestem jakimś wielkim też krytykiem WC, chciałem to zdementować, bo tam popełniłem taki wywiad we wproście jakiś czas temu, o czym też Maciej Kawiecki pisał, że tam Taki był, taki był trochę właśnie moja opinia na temat VC i bootstrapu. Ja, ja mam bardzo dobre zdanie o VC, uważam, że każdy musi zdecydować, właśnie jak dzisiaj Michał fajnie pokazał, którą ścieżką idzie. Także nic z tego się, słuchajcie, nie wydarzyło e, i, i ta rakieta, która miała właśnie wystartować, niestety e, szybko poszybowała w dół. E, no, i co? No i, i, i co się tak naprawdę stało? Słuchajcie, no w momencie, w którym zrobiliśmy sobie świetny Roadmap i plan na to, żeby osiągnąć właśnie ten wielki sukces, no zaczęły się cztery kluczowe punkty. Opóźnienia w developmentie, opóźnienia w tworzeniu wszystkich materiałów i wszystkiego, co dla takiego produktu jest niezbędne prezentacji, procesów i wszystkiego, co założyliśmy, że pójdzie jednak gładko. No, mieliśmy problemy z rekrutacją odpowiedniego zespołu, żeby, żeby taki pro, produkt faktycznie stworzyć i obsłużyć. No i oczywiście wydatki rosły i rosły i były sporo wyższe niż sobie założyliśmy. No i lunch jedyny rok później I tak nam się to tylko odrobinę ocknęło. No i właśnie, żeby trochę pogadać jeszcze o tym obsknięciu bardzo też jestem taką osobą mocno analizującą powody, dla których pewne rzeczy się nie udają. Fascynuje mnie to, żeby właśnie, jak też Grzesiek mówił, wejść głębiej i, 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 i zaglądać, co jest powodem tego, że się nie udało. Dlaczego? Obejrzeć to z każdej strony, zastanowić się, dlaczego też mieliśmy błędne założenia i, i takie, takie wnioski, co nie poszło i dlaczego nie poszło zgodnie z planem. To pierwszy punkt na pewno brak odpowiedniej wiedzy, jak zrealizować tak duży projekt. Nam się wydawało, że my potrafimy, ale nas to totalnie przerosło. Jednak budowanie takiego SAS-u z dość skomplikowanymi technologiami wideo. Pamiętajmy, że w naszej platformie my mamy też swój komunikator wideo, tak jak Zoom. Mamy możliwość też takiego streamingu, jak teraz się dzieje na Facebooku i na YouTubie, czyli takie typowe RTMP, więc technologie wideo, ale też wiele, wiele innych technologii, które się u nas dzieją. Bo wyobraźmy sobie, że my też mamy w platformie czat, więc trzeba było takiego, jak było CAPA na Pisać samemu, nie korzystaliśmy z zewnętrznych komponentów. Pisaliśmy wszystko od zera, tak sobie założyliśmy. Na pewno zbyt duża ilość obowiązków w zbyt małym zespole, za dużo sobie wrzuciliśmy na głowę i tego nie dało się dowieść w tym terminie. Totalnie nierealna estymacja czasu development i o tym muszę powiedzieć, to jest dużo anegdot takich, gdzie ja na przykład pytałem deweloperów. Mieliśmy czterech deweloperów, którzy dowodzili ten projekt. I kiedy ich pytałem, czy to będzie gotowe na ten dzień, oni mówili tak. I potem, jak przychodził ten dzień, to mówili, ja mówię, chłopaki, jak gotowy? Nie. A kiedy będzie gotowy? A kiedy byś chciał? No nie wiem, jak najszybciej, ile? Dwa tygodnie? Będzie. I słuchajcie, i kiedyś właśnie nasz product owner, Krzysiek, który nas ogląda, nie ma go tutaj, powiedział, słuchaj, chłopaki ci zawsze powiedzą na ten dzień, co chcesz, a potem, wiesz, jakże, może porozmawiaj z nimi trochę inaczej i i jakby słuchajcie, to była też także wielka rewolucja, kiedy ja naprawdę zacząłem głębiej wchodzić w technologię. Fajnie, że też w ogóle Grzesiek to powiedział: Ja faktycznie na początku nie wiedziałem kompletnie, w, w jakich technologiach kodujemy i niewiele mi zajęło kiedy już w tym bootstrapie po iluś miesiącach opóźnienia dostałem, wiecie, potyłku z finansami. Powiedziałem sobie, dobra, chłopaki, ja teraz głęboko wchodzę w temat, wszystko muszę wiedzieć o technologii, gdzie są problemy, dlaczego rzeczy się opóźniają i dlaczego to nie działa. I faktycznie, zasadzie to była naprawdę wielka rewolucja, bo naprawdę to mocno poszło wtedy do przodu, kiedy ja zrozumiałem, jakie są faktycznie ich problemy, żeby im pomóc. No i co? No i to takie właśnie przeglądanie ciągle konkurencji, bo to jakaś platforma się pojawiła, tutaj pojawiły się jakieś funkcje u konkurencji, i faktycznie ten nasz produkt cały czas ewoluował. No i to, co się działo, to na pewno robienie rzeczy w niewłaściwym momencie. Dałam jako przykład: nie mieliśmy jeszcze pierwszego klienta, ale przez miesiąc pracowaliśmy nad zrobieniem skomplikowanego procesu i dokumentów i umów dla klientów Enterprise. Także to też, to też było wiele rzeczy, które zrobiliśmy w niewłaściwym momencie i strasznie przepaliły naszą energię i czas. No i na pewno Trudność znalezienia ludzi z niezbędnym doświadczeniem, o czym już mówiłem, i dokumentacja i testy. No to był taki temat, który, który faktycznie był dużym, dużym wyzwaniem, bo, bo na to nie zwróciliśmy uwagi. E, I potem dorabianie tej dokumentacji z czasem, e, no i zarazem też trzy, prawie cztery miesiące testów, e, no też pokazały, że faktycznie no, zbagatelizowaliśmy to. Także mm, jest taki fajny artykuł, właśnie, który mnie zainspirował. Nie wiem, czy faktycznie to jest skuteczne i czy można przetrwać katastrofę lotniczą. Natomiast jedną rzecz, jest kilka rzeczy, którymi chciałem z wami podzielić, co może na przykład pomóc w przyszłości przed taką katastrofą trochę, może nie do końca, katastrofą, bo nam się faktycznie udało. Tak jak mówiliśmy, z tych 90, nie wiem, 6% startupów, które nie przetrwają. My jeszcze jesteśmy tym, który, który żyje i udało się go dowieść z całkiem fajnym produktem, uważam. Ale to co na pewno też zrozumiałem, że wszystko co robimy jest niekończącą się iteracją. I to jest tak, że faktycznie jak zrobimy jakąś funkcjonalność, czy coś wykonamy, to, to ja często zastanawiałem się, dlaczego to nie jest tak zrobione, jak sobie zaplanowaliśmy finalnie. Ale to dlatego, że to musi na razie zostać tak zrobione, jak nie powinno, po to, żebyśmy się na tym nauczyli, na tym prototypie, jak to powinno zostać zrobione dalej. To dotyczy też innych procesów, nie tylko developmentu. Także ważną rzeczą jest to, że zespół, szczególnie taki jak nasz, który był faktycznie zespołem bez jakiegoś wielkiego doświadczenia w podobnych e, projektach, e, super ekipa nasza, która naprawdę e, e, dała radę, to na pewno wszyscy nabywaliśmy wiedzę i kompetencje w praktyce. I to wymagało dużo więcej czasu niż nam się e, wydawało. E, kluczową rzeczą bo to, że czujność, elastyczność, zmianie priorytetów, tasków też u nas była dosyć słaba na początku. E, skupialiśmy się na jednej rzeczy, cisnęliśmy ją, ile wleżył, ustaliliśmy sobie, że na przykład... Coś musi być gotowe w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale kiedy nie szło, kiedy coś nie działało, trzeba było właśnie zrobić szybki pivot, zająć się czymś innym i, i faktycznie to, że zrobiliśmy właśnie road gdzie wrzucaliśmy sobie w taki to-do plan za dużo, to co potem faktycznie nam wyszło, to robiliśmy sobie z tej wielkiej road taki plan na jeden, dwa tygodnie max i trzy taski dzienne, które mają z tego schodzić i wtedy się udawało, jak było za dużo rzeczy do zrobienia, to faktycznie się to nie udawało. Także Wiadomo, że niektóre rzeczy nie działają w bootstrapie i tutaj sobie z tym nie polecimy, ale paliwo jest podstawowe. Także to, czego się nauczyliśmy, to faktycznie no, ten cashflow jest tutaj super ważny i o tym, o czym już dzisiaj było mówione, że jest cały czas walka z czasem i spore ryzyko, gdzie faktycznie finansując taki projekt z własnych pieniędzy jest walka z tym, żeby no, wyrobić się ze wszystkim, żeby Yy, wszystkie, wszystko, co trzeba zapłacić, ale też jest cały czas ryzyko, że z czymś cały czas się możemy nie wyrobić, że jakieś dodatkowe koszty się pojawią. To też tak jest, że yy... To, o czym tutaj właśnie mówię, czyli ta mądra optymalizacja wydatków, jest kluczowa. Czyli na pewno w Bootstrapie musimy bardzo mocno oszczędzać na różnych rzeczach i, i nie możemy przepalać sobie tak kasy bez powodu. Więc u nas to było akurat super e, zarządzone z naszej strony. Natomiast też trzeba wiedzieć, na czym nie wolno oszczędzać. I tutaj, I tutaj jest na przykład to, o czym, o czym muszę powiedzieć, czyli faktycznie ustaliliśmy, jak Grzegorz powiedział, że paru juniorów też nam na pewno pomoże w tym projekcie. Projekt był tak skomplikowany, że musieliśmy po nich sprzątać dwa miesiące później. Więc, więc, więc faktycznie no tutaj bardzo doświadczeni programiści, których ciężko było znaleźć, ale faktycznie się udało, to jest coś, na czym nie można oszczędzać i, i, i nawet trzech juniorów nie załatwi tyle, co bardzo doświadczony senior, który już robił duże, duże projekty startupowe. Pedantyczny porządek w rozliczeniach to jest coś, co faktycznie też nam trochę zajęło później czasu, żeby to zrozumieć bo ja na pewno zachęcam bardzo mocno do absolutnego porządku w dokumentacji, w fakturach, w umowach, we wszystkim. To, to musi być wszystko w segregatorach, nie tylko dlatego, jak przyjdzie VC na due diligence, ale y, ktokolwiek przyjdzie, łącznie tam z urzędem, który nas też kontrolował, wszystko musi być y, porządnie prowadzone, nawet w takim właśnie y, początkującym projekcie. Elastyczność wobec pierwszych klientów, to jest to też, czego się nauczyliśmy, bo wymyśliliśmy sobie oczywiście produkt, określoną ofertę na stronie w SASie, no ale przyszli klienci powiedzieli trochę byśmy chcieli zmienić taką funkcjonalność, troszkę byśmy chcieli inny pakiet, i tak jak na początku trochę byliśmy, nie, no, sorry, no, to, to jest problem, Produkt, on tak wygląda, to później faktycznie bardzo szybko zrozumieliśmy, że jednak trzeba walczyć o każdego klienta, i ta elastyczność od pierwszych klientów jest bardzo ważna. Nie oglądanie się na bogatszą konkurencję, która dostaje rundy i patrzenie, co oni faktycznie robią, jest super ważne. No i oczywiście też dostosowanie swojego stylu życia do tego, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z wydatkami, i faktycznie żyć za minimalną kasę, dopóki. Ten projekt nie zacznie tych przychodów przynosić. Nie? No i tutaj nasza, nasza piętnastka naszego teamu. E, tutaj jest też część e, ekipy z nami, e, ze mną dzisiaj tutaj. E, dzisiaj mamy 15 właśnie osób w zespole. No i faktycznie no wszystko sprowadza się do właściwego zespołu, czyli znaleźć i utrzymać najlepszych ludzi, na jakich absolutnie dzisiaj nie stać w projekcie, tak? Faktycznie nie, nie wyciągniemy dzisiaj kogoś z dużej technologicznej firmy, która płaci razy trzy, ale znalezienie i faktycznie utrzymanie tych ludzi na pokładzie, kiedy niektóre rzeczy nie idą. Tak, jak sobie zaplanowaliśmy, kiedy pewne rzeczy się przedłużają, kiedy są różne problemy, no faktycznie to też jest ważne, żeby utrzymać też taką wiarę, że to się wszystko uda, bo my mieliśmy kilka takich momentów, nie wiem czy dobrze liczę, ale na pewno ze trzy, kiedy już był taki moment, że faktycznie ten, ten projekt nie uda nam się dowieść, to były jakieś krytyczne problemy i w developmencie, czy krytyczne problemy na jakichś innych frontach. Natomiast tutaj z tym teamem się to udało. Rekrutacja z fokusem na spójność z wartościami i atrybutami kandydatów, to jest to, na czym się też przejechaliśmy, też Pojawiły się w naszym zespole osoby, które szybko z niego zniknęły, i tutaj nauczyliśmy się tego, że jeżeli ktoś nie pasuje, e, właśnie jeśli chodzi o te walusy i jego osobowość, i jego takie atrybuty, które dla nas były bardzo ważne, czyli taka absolutna odpowiedzialność, elastyczność, nieustępliwość właśnie w dążeniu do znalezienia rozwiązania, no to, no to to się nie uda. Właściwy timing rekrutacji na odpowiednie stanowiska też jest ważny. Nam się zdarzyło niestety popełnić rekrutację na osoby, które faktycznie okazało się, że przez to, że projekt się przedłużał, nie mogły rozpocząć swojej pracy i też musieliśmy przepraszać i parę... Takich niemiłych sytuacji nam się zdarzyło, że faktycznie y, musieliśmy zrozumieć, że na dane stanowisko będziemy rekrutować osoby wtedy, kiedy na pewno jesteśmy gotowi, że już y, może przejąć właśnie ten temat. No i, i to, co na pewno jest super ważne, to elastyczne podejście do zakresu obowiązków. To jest to, co nam się naprawdę y, było kluczowe, że w takim startupie budstrapującym, i szczególnie takim jak nasz, y, udało nam się stworzyć zespół, który nie narzeka, wiadomo, że programiści nie zajęli się customer serviceem, bo wiadomo, że nie, ale różne osoby pomagały w różnych działach, współpracowały ze sobą. Yy, mamy super wykwalifikowaną prawie całą firmę testerów, bo niektórzy przez kilka miesięcy razem też yy, z testerami testowali manualnie i tak dalej, także no, wszyscy pomagali. No, ja jestem absolutnym zwolennikiem ESOP-u i uważam, że, że to jest absolutnie motywacja dla zespołu i faktyczne wynagrodzenie za trudy. A, a na pewno wierzcie mi w startupie, który się bootstrapuje, jest ciężej pracować niż w takim, który ma duży funding. E, więc też wielkie dzięki za całe, dla całej ekipy, że te trudy znosi. Ale faktycznie któregoś dnia e, ta nagroda, e, w zależności od tego, jak tam się skaszujemy, e, będzie. E, także. Teraz, teraz chcę pogadać chwilę o takim temacie dotyczącym tego, jak się pali pali wokół nas i te emocje, presja i stres. No o tym o czym już też dzisiaj mówiliśmy. No, jest to na pewno bardzo ciężkie dla, dla fundera, ale też w ogóle dla, dla wszystkich osób e, robienie takiego dużego produktu i dużego projektu, więc e, jest masa stresu i bywa tak, że czasem e, tracimy tą frajdę. Jest ten drive, kiedy mamy pomysł, kiedy zaczynamy robić, tworzyć, e, ale kiedy faktycznie zaczynają się problemy i po iluś miesiącach tak naprawdę mamy ten dzień śmistaka, kiedy po prostu dostajemy 40 ciosów codziennie i to nie wyszło, i to nie wyszło, i to nie działa i tu się obsunie no to tracimy tą frydę i strasznie ważne jest to, żeby jednak szukać tej frajdy, bo bez niej nie ma, nie ma szans na powodzenie. Jeżeli szczególnie jako fander nie mamy tego drive'u, żeby ludzie czuli, że ten drive w tej firmie jest, no to się nie uda. Więc ja myślę, że bardzo ważne jest to, że często też jako fanderzy, to też taka fajna rozmowa była właśnie, którą właśnie Michał Sadowski prowadził ze Stefanem Batorym, o tym temacie takim no właśnie depresji i takich, takich właśnie momentów, gdzie jeżeli czujemy, że naprawdę nam mega spada energia, kiedy pojawiają się różne problemy właśnie takie związane z tym, co nas dotyka. Ważne, żeby pogadać z teamem, że co się dzieje, czy tam ze swoimi bliskimi, nie, nie trzymać tego w sobie. Ja na przykład wiem po sobie, że taka rozmowa, kiedy mogę się, mogłem się z kimś podzielić, co naprawdę totalnie mi tam dojeżdża i, i czym, się, czym się martwię, na pewno mega pomagała. No i oczywiście często jest tak, że robimy sobie to, że nie ma tego odpoczynku, że jest te 15-18 godzin pracy, że jeszcze poświęcę kolejną godzinę i rozwiążę ten problem, że jeszcze znajdę rozwiązanie. No długo bardzo mi zajęło czas, żeby zrozumieć, że przynajmniej jakieś półtora roku tego projektu, że jeżeli nie odpowiedziałem, Pocznę, nie zrobię sobie wolnego wieczoru, albo nie, nie powiem sobie, dobra, usiądę do tego ze świeżą głową jutro, tylko nie będę siedział do czwartej albo piątej rano, to się to nie uda, więc to było mega ważne. No i na pewno e, to uznanie trudności za istotny element swojej drogi, nie walczenie z tym, że się wywracamy, tylko powiedzenie sobie, no dobra, ok, no to jest oczywiste. Każdego dnia wywrócę się 10 razy, 5, ale, ale to jest element tej drogi. Jeżeli tego nie rozumiem, no to tak naprawdę nie powinienem albo bootstrapować, albo robić startupów, bo to jest oczywiste, że się wywracamy cały czas i każdy, kto to robi, to to wie. Także e, myślę, że super ważną rzeczą jest też zrozumieć, z jakiego powodu czujemy się źle i, i, i ja akurat miałem e, już w życiu taki e, o, fajny moment, bo faktycznie Tajlandia, do której jeżdżę, też wiąże się z tym, to nie jest akurat teraz, jeszcze byłem jakieś 15 kilo temu, bo to było parę lat temu, ale wtedy pierwszy raz trafiłem właśnie do klasztoru buddyjskiego, w którym e, znalazłem się z prostego powodu. Wypalenie, depresja i, i właśnie taki, taki totalny, totalna beznadzieja i znalazłem się tam właśnie też za rekomendacją, żeby trochę popracować nad zrozumieniem istoty, dla, dla której właśnie Czuje się źle, co powoduje, że czujemy właśnie ten, ten zawód, ból i cierpienie. I pamiętam, jak jeden właśnie z moich buddyjskich nauczycieli powiedział mi, że wszystko jest w takim właśnie trójkącie, że wszystko zaczyna się od tego, że mamy bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie, wysokie oczekiwania wobec swojego produktu, swojego projektu, wobec tego, gdzie chcemy być i jesteśmy oczywiście też bardzo ambitni i chcemy, żeby to było jeszcze większym sukcesem. No i wtedy pojawia się ten strach, ten strach, który mówimy sobie, no dobra, ale to się może nie udać. A co, jak się nie uda? A, a co to, jak nie będzie takie, jak sobie to wymarzyłem, jak sobie stworzyłem ten scenariusz w głowie? No i wtedy pojawia się ta złość, i, i to jest taki właśnie desire, uh, fear and anger, który powoduje to. Jeżeli tak naprawdę popracujemy sobie nad tymi oczekiwaniami, i to była wielka praca dla mnie, żeby sobie powiedzieć, jakkolwiek nie będzie, będzie okej. Okay. Tak? czy będziemy unicornem, czy będziemy firmą wartą 10 milionów, jakkolwiek się to potoczy, czy więcej czasu, tak naprawdę zajmie, mi, bo ja akurat nie wierzę w to, że nie można zbudować firmy, która odniesie wielki sukces. To jest po prostu kwestia pivotów, które trzeba zrobić. To jest kwestia właśnie większego zrozumienia, właśnie potrzeb klientów. Uważam, że jak się ma produkt, który, który jest fajnym produktem, da się ten sukces odnieść. Natomiast to jest jakby bardzo ważne, żeby zdiagnozować sobie, czy da się odpuścić te pewne oczekiwania, powiedzieć sobie, że zgadzam się na to, że pewne rzeczy potrwają więcej, czy będę musiał więcej wodziałać. I wtedy, I wtedy ten strach i ta złość znika, a przy tym nie ma tych, tych takich najcięższych uczuć, które, które nas właśnie dołują, nie? I to, co chciałem wam jeszcze powiedzieć, że e, tak naprawdę często, ja też na tym długo opracowałem, takie właśnie ego, żeby zrobić dużo rzeczy samemu, e, że faktycznie... Mm, nie prosić o tą pomoc. No i to, co na pewno nam się fajnie udało, to na pewno takie proaktywne szukanie pomocy, czyli Piotrek o tym mówił. Mentoring i wsparcie doświadczonych osób w danej dziedzinie. Ja może dzisiaj nie pokażę ich zdjęć, nawet nie pytałem ich, czy się na to zgadzają, ale mieliśmy kilka osób naprawdę z fajnych, dużych, czołowych polskich startupów, do których po prostu się odezwaliśmy i zapytaliśmy. Przykładem tego jest właśnie szef Customer Service'u, super rosnącego, ogromnego polskiego startupu, który jest na rynku globalnym jednym z liderów, w którym powiedzieliśmy że mamy właśnie duży problem w tym, jak mamy ułożyć taki proces Customer service. Supportu, biorąc pod uwagę toolsy, z których korzystamy, ale też pewne procedury. Przyszliśmy do niego właśnie z taką prośbą o mentoring i od razu usłyszeliśmy. Słuchajcie, mam dług swój do spłacenia, który kiedyś dostałem, chętnie Wam pomogę. I to bardzo mocno pozwoliło nam spojrzeć na to, jak mamy ustawić customer support. Więc ten mentoring jest naprawdę możliwy. Ja się zgadzam z Piotkiem absolutnie, że jesteśmy w stanie dzisiaj bez pieniędzy dotrzeć do każdego. Jeżeli fajnie poprosimy, jeżeli pokażemy się od takiej strony, w której uda się tej osoby znaleźć czas i chęci, to naprawdę możemy to dostać. Ciekawą rzeczą jest to, że w naszym produkcie jest sporo third parties, z których korzystamy. Myślę, że dzisiaj. Wiele startupów ma różne i nie tylko toolsy, z których korzysta, ale no zacznijmy od, od serwerów, od AWS-a, od, od, od wielu, wielu innych rzeczy, z których korzystamy. I tutaj na pewno to, co, to, co gdzieś zrobiłem, to faktycznie chciałem dotrzeć bardzo wysoko. Na pewno, na pewno wiem, że dzisiaj, bo też rozmawiałem, oglądają nas niektóre osoby. E, między innymi pewnie Przemek Wyszyński zwonecz, który jest właśnie e, szefem CI, to, to jest technologia, która pozwala nam przetwarzać wideo. Słuchajcie, doszli, do, udało nam się dotrzeć naprawdę wysoko e, i po prostu zapiczować i powiedzieć, słuchajcie, mamy taki produkt. Inne firmy wzięły, łącznie na przykład, patrzymy jak na Hopina, który jest takim naszym konkurentem globalnym, wziął miliard, miliard dolarów finansowania, jest parę innych firm, które wzięły między 50 a 150 milionów, my chcemy zbudować fajny produkt, ale bootstrapujemy, no i słuchajcie, no i faktycznie naprawdę udało nam się świetnie, Myślę, że dostaliśmy kilkadziesiąt tysięcy dolarów bonusów od tych firm, które powiedziały, a yeah, jedziecie, trzymamy za was ściuki, lubimy bootstrap, dawajcie. Dostaliśmy naprawdę support, który kosztuje duże pieniądze od nich. Kanały slackowe z ich deweloperami, którzy pomagali nam. Więc to jest naprawdę możliwe. Mamy tą sztamę i oni też mocno wierzą w to, że staniemy się jeszcze lepszym klientem niż takim, który dostaje bonusy. I myślę, że jesteśmy na takiej drodze. No i jakby to, co jest, słuchajcie, oczywiste, ale faktycznie takie oczywiste, nieoczywiste, jest wiele problemów, których nie potrafiliśmy rozwiązać. Naprawdę istnieje, uważam, praktycznie na każdy problem odpowiednia książka, czy blogi Fanderów, czy podcasty. Szczególnie ja e, e, myślę, że na polskim rynku mamy fajne rzeczy czy podcasty mam startup. Właśnie leciałem w samolocie i słuchałem najpierw rozmowy z Arturem, a potem z Piotkiem. E, także, także, także myślę, że też fajną rzecz robi nowo podcast, bo to są też fajna, fajna wiedza. Także także jest sporo takiej wiedzy, której, której można znaleźć. E, no i słuchajcie, no i, no i na pewno absolutna moc to mindset i odpowiedni attitude, tak? I to, co, o czym też już wspomniałem, czyli zmiana spojrzenia na błędy i porażki, przekonanie, że zawsze istnieje jakieś rozwiązanie, bo tak naprawdę istnieje. Wizualizacja, afirmacja, właściwe myśli i słowa. To naprawdę działa, jeżeli myślimy i afirmujemy się i wizualizujemy to, co się stanie. Naprawdę rozwiązujemy wiele problemów i to się dzieje. I ten drive przechodzi też na, na team. Um, no i, i, i chciałem dwa słowa. Zamienić na temat tej magicznej krainy, która tam się pojawia cały czas, tak? E, jakby ja też chorowałem na to, tak? I, i czytałem, Jezu, ci dostali rundę, tam ci dostali rundę, ile to jest pieniędzy? Jak to wydać? Zastanawiałem się, a może my też dostaniemy rundę. I, 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 i faktycznie im głębiej w to wchodziłem, im głębiej wchodziłem, bo oczywiście bardzo lubię drążyć temat. Rozmawiałem z funderami, czytałem książki, czy, czy na przykład Lost and Funder, Enda czy, czy, czy jest też parę innych pozycji, które właśnie mówią o tym, z czym się je faktycznie finansowanie VC, to sorry Piotrek, jeszcze sekundę przedłużę, bo tutaj mam tą końcówkę, goniąc te jednorożce słuchajcie. Jesteśmy nauczeni tego, że miarą sukcesu startupu jest dziś e, uzyskany funding, a co za tym idzie na pompowane valuation, które się z tym wiąże, tak? E, wszyscy zatem jakby w takim środowisku startupowym uczymy się tego, żeby gonić za tymi rundami. Jeszcze w dodatku właśnie uważamy, że startup, który dostał rundę, jest lepszy od tego, który bootstrapuje z jakiegoś powodu, tak? E, są te pogonie za tymi newsami, e, które, które tak naprawdę za chwilę znikną. Dostaliśmy tą rundę. Okej. Okay, tylko że musimy pamiętać o tym, że faktycznie e, żyjemy dzisiaj w takim świecie, że taką właśnie tym miernikiem sukcesu są te wzrosty, tak razy dwa, razy trzy, razy pięć. ja sobie zadałem takie pytanie z zespołem, i myślę, że tutaj e, też bardzo wewnętrznie e, taka droga moja była, że jest wiele innych czynników, które mogą być miarą sukcesu wartości firmy Fandera i jego zespołu, na które przestaliśmy zwracać e, faktycznie uwagę. I jeżeli się na tym skupimy. Co faktycznie w stanie jest dać startup swojemu zespołowi, osobom, które tam pracują, jakie benefity, jakie wynagrodzenie, co, co tak naprawdę może dostać ten zespół, co mogą dostać jako wartość klienci w postaci, w postaci tego, że ten produkt naprawdę rozwiąże jakieś konkretne problemy, czy będzie naprawdę miał jakąś fajną misję. No i przestajemy myśleć w kategorii pieniędzy, wszystko zaczyna się lepiej układać. Ja miałem taki moment, jak przestaliśmy myśleć właśnie o tym, ile będziemy warci i ile pieniędzy dostaniemy, czy będziemy zarabiać, czy ja bym ten sam nawet osobiście zarabiał, bardzo dużo moich problemów się rozwiązało, bo przestałem się właśnie martwić o to, co pokazałem wam wcześniej na tym trójkącie, na, te, na moich oczekiwaniach. Także ja uważam, że bardzo ważną rzeczą jest o tym, co mówimy, czy to nazywamy smart money, ja bym tego tak nie nazywał. Ja powiem tak, decyzja o wyborze inwestora, czy się na niego decydujemy i którego, powinna wiązać się z szeregiem wartości, jakie możemy otrzymać, poza samymi pieniędzmi. I ja tutaj muszę powiedzieć, że. Kluczowe, fundera, kluczowe pytanie, jakie jako funder powinieneś sobie zadać, czy powinnaś, to jest, jak chcesz żyć i pracować przez najbliższe lata? Ile jest ci na to potrzebne pieniędzy, żeby tak żyć, tak naprawdę, miesięcznie? Czego potrzebuje Twój zespół, by mieć komfortowe i bezpieczne życie? I co musisz zrobić, żeby faktycznie im to dać i, i swoim, e, swoim ludziom, którzy razem z tobą walczą o to, żeby ten startup odniósł sukces, e, faktycznie to otrzymali. Co jesteś w stanie poświęcić i odpuścić, a z czego na pewno nie jesteś w stanie zrezygnować? Do czego poza sukcesem finansowym będzie dążyć twoja firma? Jakie są właśnie twoje cele oprócz faktycznie kasy? I czy jesteś cierpliwy i czy swoje cele chcesz uzyskać szybciej, bo jeśli nie, no to odpowiedź jest prosta, tak? I czy udźwigniesz ciężar finansowania tylko na swoich barkach? To jest myślę jedno z ważniejszych pytań. Czy jesteś w stanie wstawać właśnie każdego dnia i mówić sobie, kurczę, jest tyle problemów, ale to wszystko spoczywa na moich barkach. Ale jeżeli jesteś, no to no to jest wiele korzyści, tak? No bo dlaczego ja wybrałem bootstrap? To jest przede wszystkim niezależność w podejmowaniu decyzji, czego z inwestorami nie mamy. Faktycznie te decyzje muszą być konsultowane, a ja mam tą swobodę, że podejmuję decyzję w danej minucie i to się po prostu dzieje. Druga rzecz, powiedzmy sobie szczerze, oddajemy na początku drogi naszego projektu udziały za besten, bo faktycznie możemy powiedzieć, no tak, ale jak twój startup nie wypali, no okej, okay, no ale jeżeli wierzysz w to, ciężko pracujesz na to, to faktycznie to, to niewypalenie nie wiem. ja dla mnie to jest coś egzotycznego, faktycznie, żeby powiedzieć sobie, żeby faktycznie oddać, nie wiem, 30% udziałów za 500 tysięcy czy za milion złotych, co, co słyszeliśmy, biorąc pod uwagę faktycznie, jakie REWE, taki produkt jak nasz może generować i jest na tej drodze do generowania, w związku z czym to jest, słuchajcie, w perspektywie myślę, roku działania miesięczne, REWE, które oddaliśmy 30 oddałbym 30%. Słoda w dysponowaniu przychodami spółki to też jest dosyć ważne. Znaczy nie musimy się spowiadać, na co wydajemy pieniądze i jak nimi dysponujemy. Wrak raportowania i presji dowiezienia wyniku na dany dzień, z czym na pewno moi koledzy fanderzy się mierzą i to jest to, o czym też Michał dzisiaj mówił. No faktycznie, no musimy dowozić, dowozić za wszelką cenę. Bez względu na to, co się dzieje, wynik musi być. Prawo do sprzedaży udziałów w spółce, o tym nie mówimy, ale może być taki moment, że podejmę decyzję, że chcę część udziałów nie tylko oddać inwestorowi właśnie VC, który mi dokapitalizuje spółkę, ale po prostu sprzedam część firmy, która jest rentowna i wtedy zwrócę sobie część pieniędzy i przeznaczę sobie na dowolną rzecz. No i jakby ja bardzo mocno wierzę w to, że Ważne jest to, żeby powiedzieć sobie, czy mamy te same cele z inwestorami. No inwestora, inwestor chce wielokrotnie, 50 albo 100-krotnie zmaksymalizować swoją inwestycję. Pytanie, czy my też. Także a propos tego full blota, niektórzy właśnie, myślę, że są na tej drodze, na której ja byłem i fajnie też że Dawid przed chwilą też powiedział, że ich celem nie jest zbudowanie Unicorna, nie wiem, naszym celem na tą chwilę też nie. Czy nam się uda? Może to wyjdzie organicznie. Na dzisiaj jest taki silny, pełnokrwisty konia angielski Fullbrot, na którego wsiedliśmy i dzisiaj trzymamy się, żeby brać udział w tym wyścigu. Także e, to tyle. I słuchajcie, z racji tego, że startup zawsze potrzebuje nowych klientów, my pomyśleliśmy, że to jest świetna okazja do tego. Także przygotowaliśmy promocję. Jeżeli, jeżeli organizujecie jakiekolwiek wydarzenia i chcecie transmitować je online i chcecie trochę fajniejsze funkcjonalności niż ma Zoom, Klik meeting czy parę innych aplikacji, które może znacie, to spróbujcie Viventi na, na, na kod, który tutaj widzicie na ekranie. Jest 20% na dowolny plan przez 3 miesiące. Ważny tylko do 16 marca. Dzięki serdeczne. Wielkie dzięki, dzięki, Michał. <klucz> czy macie jakieś pytania do Michała? Bo on zaraz wyjdzie do Tajlandii i pewnie wróci za rok. Nie, nie, Stąd nie. też złączył cztery prezentacje w jedną. Jest pytanie. cześć. Ja mam cześć. takie pytanie, bo od początku opowiadasz o dosyć dużym teamie o tym, że od 18 roku życia budowałeś te swoje startupy, projekty i czy jakby to te zaplecze technologiczne, które już mieliście na początku, było związane z tym, że już mieliście jakiś know-how dotyczący budowy klientów dla innych właśnie technologicznych, czy po prostu robiłeś projekt, który dawał ci cash flow i równolegle stwierdziłeś, że a, chcesz wprowadzić produkt, e, który jest w głównie oparty na technologii i to, jak mówisz, potrzebowałeś seniorów? Jasne, wiesz co, więc no tak, ja miałem inne biznesy w ogóle równolegle do, 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 do Viventi przez... W pierwszym roku i faktycznie no, też zgadzam się z tym, o czym, co już było dzisiaj wcześniej powiedziane, jak zobaczyłem, że też dużo większe byłoby przyspieszenie, gdybym się sfokusował tylko na jednej rzeczy, więc taką ważną decyzją, którą podjąłem, to jest to, że zrezygnowałem ze wszystkich innych moich biznesów. Niektóre zamknąłem, coś udało mi się fajnie sprzedać. Także absolutnie nie mieliśmy w zespole jakiegoś teamu deweloperskiego. Miałem faktycznie jednego full stack dewelopera, który, który się zajął tym projektem. Natomiast do teamu dołączyły kompletnie nowe osoby. Nie było takiego zaplecza, właśnie, które, z którego korzystałem. To był team zbudowany faktycznie pod ten projekt. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania do Michała, moi drodzy? Okej, okay, dobra, to jeszcze raz gromkie brawy, wielkie dzięki Michał, naprawdę bardzo wartościowa prezentacja. Słuchajcie, moi drodzy.